koledzy, precz z nim, to zdrajca własnej młodości. On nie uznaje żadnych ideałów. Jakie ideały, ośle? Jakie ideały? Bydlaki. Niedługo będzie wstyd wyjść na ulicę, to wy nie rozumiecie? Że prawdziwe chłopaki, synowie stróżów i chłopów, rozmaici czarnicy i terminatorzy, parobki w naszym wieku wykpiwają nas! Tyle zostało z rodzinnego dworu Witolda Gombrowicza w Małoszycach, koło Opatowa, niedaleko Kielc. Był to pierwowzór domu, do którego wraca Henryk po wojnie w dramacie Ślub. Sam Gombrowicz niezbyt lubił swoje rodzinne strony. Nazywał je monstrualnym kawałkiem prowincji. Coś z tego zapaszku nadal unosi się tutaj w powietrzu. Z tego powodu nie zgodził się, by prapremiera Ślubu odbyła się w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, kierowanym wtedy przez Irenę i Tadeusza Byrskich. W liście do brata pisał, że nie chce, żeby jego sztuka po raz pierwszy pokazała się publiczności w jakimś prowincjonalnym teatrzyku pod zdechłym Medorem. Tak czy siak, prapremiera Ślubu odbyła się jednak na prowincji i to w dość szczególnych okolicznościach. Widzę, że to ślub z wielką paradą się odprawuje. Ale ja się pytam, jak on się może uskutecznić, ten znaczy ślub, jeśli panna młoda innemu poświniona, poślubiona. Pierwsza jego obecność w Polskim Teatrze to Gliwice, ślub. Reżyser Jerzy Jarocki, jak w ogóle doszło do tej premiery? No, Gombrowicz rzeczywiście bał się wejść przez prowincjonalny teatr, ale o tej premierze Gliwickiej nic nie wiedział. Jerzy Jarocki wtedy pracował w Teatrze Śląskim w Katowicach, był młodym reżyserem 3 lata po debiucie i wielokrotnie mówił o tym, że był po prostu porażony lekturą Ślubu, że właśnie spośród dramatów Gombrowicza Ślub był dla niego tym najważniejszym. Właściwie jedyne miejsce, gdzie można było wypróbować ten ślub, to był teatr, dzisiaj byśmy powiedzieli, ofowy. Studencki teatr Gliwice przy Politechnice Gliwickiej. Jarocki uchodzi za specjalistę od Gombrowicza w Polskim Teatrze. Tak jest w istocie? Myślę, że jest nie tylko specjalistą od Gombrowicza, jest kimś więcej dla Gombrowicza. Jest tym twórcą, który udowodnił sceniczność Gombrowicza. Sam Gombrowicz nie chodził do teatru, miał ogromny dystans w ogóle do bywania w teatrze. Chociaż oczywiście chciał, żeby jego sztuki były wystawiane, ale nie przeszedł wcześniej takiej próby sceny. I właściwie Jarocki był tym człowiekiem, który udowadniał poprzez kolejne inscenizacje ślubu, że to jest najważniejszy polski dwudziestowieczny dramat. A jak udowodnić ten sąd, tę opinię, że ślub jest najważniejszym polskim dramatem XX wieku? Jest jeden prosty dowód. Otóż między rokiem 1960, kiedy odbyła się ta prapremiera ślubów w Gliwicach, w Studenckim Teatrze Gliwicy, a rokiem 91, kiedy nastąpiła pamiętna premiera ślubu w Starym Teatrze, arcydzieła teatralnego, w ciągu tych 30 lat Jerzy Jarocki mierzył się ze ślubem 8-krotnie. I właściwie każda z tych wersji odsłaniała nieco inne oblicze tego tekstu. Czytano ślub wtedy jako taką diagnozę stanu pustki, tego stanu zerowego społeczeństw europejskich po wojnie. Że właściwie świat się rozpadł i nie bardzo wiadomo według jakich wartości, według jakich kryteriów go na nowo składać. Ale kiedy Jarocki robił ślub w 91 roku, sytuacja była już zupełnie inna. Była to sytuacja świeżo odzyskanej wolności i wtedy okazało się, że fundamentalne pytania egzystencjalne o wolność człowieka, że one brzmią bardzo aktualnie, nawet bez tego kontekstu historycznego. Myślę, że to jest jeden ze sprawdzianów. To już
że nogi położę na tym stole, głowę zatrę i papierosa wyciągnę i powiem, cóż mnie obchodzi, że biją ojca mojego i gwałcić chcą moją byłą narzeczoną. Po cóż to wyolbrzymiać, nie przesadzajmy, jeden mniej lub jeden więcej, nie możemy trzymać, ale ja wytrzymuję to, że on nie może trzymać. Ojciec, cóż to jest ojciec, to jest zwykły ojciec, to najzwyklejszy ojciec. My wszyscy jesteśmy najzwyklejszymi ludźmi. W tym legendarnym ślubie Gombrowicza w reżyserii Jarockiego z początku lat 90. w Starym Teatrze w Krakowie. Czy Jarocki miał jakiś szczególny pomysł na Gombrowicza? On na pewno rozczytywał tego Gombrowicza jak wiele rzeczy w ogóle, nad którymi pracował, dźwiękami. Bo on był reżyserem, który z jednej strony w sposób niesłychanie intelektualny rozpracowywał tekst i pracował nad interpretacją, ale właśnie on te interpretacje równolegle prowadził, mam wrażenie, za pomocą tego, co magiczne jest w słowach. No bo przecież napisany dramat, czytany oczami, to jest co innego niż dramat, który nagle brzmi. Który istnieje w dźwięku również. I on budował tego Gombrowicza bardzo dźwiękami. To znaczy on za pomocą partytury dźwiękowej dochodził do właściwych emocji. Czasami wydawało się, że te tony, które nam poddawał, są dziwne. Nie wiadomo jakby skąd on je brał. Czasem były nietrafione, a czasami nagle za pomocą tych brzmień człowiek wiedział, jaką postać gra. Jak na przykład Mańka mówiła do Henryka, dlaczego dręczysz mnie i siebie? Ile on chciał wycisnąć z tego zdania. Teraz wiem, że chodziło mu o to, żeby Mańka dziwka i Mańka narzeczona walczyły ze sobą w tym zdaniu o jakąś niepodległość nowej postaci. Bo cały czas Mańka jakby o to walczy w ślubie, że ja jestem. Ona się zabierała do tego, dlaczego chciała być grzeczna, dręczysz, chciała być patetyczna, czyli jakaś nowa dla siebie, mnie, czyli jeszcze romantyczna i nagle jej się wydzierało tam to stare i siebie, no coś takiego. No, Gombrowicz ma tę plastykę słów, taką niezwykłą, prawda? I on to umiał mistrzowsko wykorzystywać. Narzeczoną moją mnie przywrócisz? Narzeczoną moją mnie przywróci. Ślub mnie dasz? Ślub mi da? Przyzwoity, porządny ślub. Wszystko jak za dawnych czasów. Ślub mnie dasz z czystą, nieskalaną, szanowną dziewicą moją, Bogdanką moją, przyzwoity ślub. W tym miejscu powstało Ferdy Durke. To w Sola koło Radomia posiadłość należąca do bratowej Witolda Gombrowicza. Gombrowicz napisał 3,5 sztuki teatralnej. Iwonę Księżniczkę Burgunda, Ślub, operetkę i Historię, niedokończony fragment dramatyczny. Ale właściwie wszystkie jego utwory trafiły na scenę. Zarówno powieści, Ferdy Durke, Transatlantyk, Pornografia. Inscenizowano jego dzienniki, a ostatnio steatralizowano nawet tom zapisków intymnych Kronos. Nie powinno to dziwić. W literaturze Gombrowicza żywioł teatralności odgrywa podstawową rolę. Fascynowała go zawsze forma, która stwarza się w międzyludzkich relacjach. Czy Gombrowicz miał rzeczywiście instynkt teatralny? To w jego literaturze widać? Absolutnie tak.
on jakby jest cały z teatru, bo bez teatru nie ma Gombrowicza. On po prostu myślał chyba, że świat właśnie, no, powiedział, że świat jest operetą. Czy chciałbyś dzisiaj jeszcze wracać do Gombrowicza? Czy w ogóle polski teatr powinien wracać do Gombrowicza? Ja niedawno wróciłem do Gombrowicza dziennikami w Teatrze Imka. Znów go ujrzałem, jego, Chama. Ujrzałem go jedząc milutkie śniadanko w cukierence zawieszonej nad ogrodami. O święty proletariacie. On, owocarz, przyjechał wózkiem, był przede wszystkim przysadkowaty i pośladkowaty, a także paluchowaty i pucołowaty, a także żyty, krępy, krwisty, wychrapany w betach z babą i jakby z wychodka. Znaczy, trzeba by powiedzieć tak, Gombrowicz nigdy nie napisał żadnego utworu w innym języku jak w polskim. I swoją polskość przechowywał bardzo mocno. I trzeba powiedzieć, że to jest autor na wskroś polski, że on jest tyleż kosmopolitą, czyli człowiekiem świata, ile jest Polakiem z krwi i kości. Wiedz, że my Polacy nadzwyczaj ojców swoich szanujemy i już to tego Polakowi nie mów, żeby on syna przeciw ojcu, a jeszcze na zboczenie uprowadzał. No i na co tobie Polakiem być? Takiż to rozkoszny był dotąd los Polaków. Nie obrzydłaż tobie polskość twoja? Nie dość tobie męki, nie dość odwiecznego umęczenia, udręczenia. Toż dopiero dzisiaj skórę wam łoją. Tak się przy skórze swojej upirasz. Nie chcesz czym innym, czym nowym stać się. On miał kłopot z Polską. Uważał, że jesteśmy czego nie stoisz, za co ci płacę. Narodem o wtórnej kulturze. I bardzo go to denerwowało. W dziennikach mówi takie słynne zdanie. Dążyłem do tego, żeby Polak mógł z dumą powiedzieć, należy do narodu podrzędnego. On był o tym przekonany, że Polska jest tak umieszczona geograficznie i historycznie, że nie może dojść do potęgi. W związku z tym my się musimy pogodzić z pewnego rodzaju drugorzędnością. Widział, jak strasznie się, jak strasznie od, jakby to powiedzieć, zanika ta Polska dawna, XIX-wieczna, ta będąca w niewoli, ta Polska ziemiańska, zamknięta w sobie. Jak Polska zaczyna się otwierać się na zachód, otwierać się na nowe, ale to otwarcie jeszcze bardziej powoduje, że ta przepaść jest widoczna. Że ta Polska, która się dopiero zaczyna budować, ona musi być drugorzędna wobec tej już zbudowanej, mocnej kultury. U niego prawdopodobnie te ciągi, dojrzałość, niedojrzałość, prawda? Kostium, nagość, hierarchia i ta zieloność, prawda? Życie oficjalne i te piwniczne, te podskórne, te podziemne, te nieujawnione, skryte, brzydkie. Że to wszystko jest prawdopodobnie nie tylko związane z psychologią człowieka, ale także z psychologią narodu. Ten naród bez filozofii, bez świadomej historii, intelektualnie miękki, duchowo nieśmiały. Naród, który zdobył się jedynie na sztukę poczciwą i zacną. Rozlazły naród lirycznych wierszopisów, folkloru, pianistów, aktorów, w którym nawet Żydzi się rozpuszczali i tracili jad. Tutaj na scenie przy Wierzbowej, scenie Teatru Narodowego, Jerzy Jarocki przygotował swoje ostatnie wielkie gombrowiczowskie przedstawienia. Gombrowicz przeorał tożsamość Polaka XX wieku. To samo zrobił też z polskim teatrem przełomu XX i XXI wieku. W wielkim klasztorze. Ale niechże pan zrozumie, że to zakon i msza święta rozkoszy mojej.